soboty na niedzielę suwalscy strażacy otrzymali zawiadomienie o pożarze. Ogień trawił jeden z budynków przy ulicy Klasztornej. To piętrowy murowany budynek, który nie był zamieszkały, jednak po ugaszeniu ognia strażacy znaleźli w pogorzelisku zwęglone zwłoki mężczyzny. Prawdopodobnie był to bezdomny koczujący w tym budynku. Jego tożsamość z uwagi na brak jakichkolwiek dokumentów nie była możliwa do ustalenia. Nie znaleziono przy nim również żadnych przedmiotów, które mogłyby naprowadzić na jakikolwiek ślad wiodący do ustalenia, kim jest ofiara ognia. Zwłoki zabezpieczono, a sprawą zajęły się policja i prokuratura.